W miniony weekend kolejni suwalscy kierowcy zabrali się za jazdę po spożyciu alkoholu. W sobotnie południe na ulicy Jana Pawła II w ręce policji trafił kierowca Peugeota, który podczas swego pijackiego rajdu po mieście najpierw uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, po czym po prostu odjechał. Okazało się jednak, że bardzo szybko wpadł w ręce policji. Jego starcie z sygnalizatorem widzieli przechodnie. Co więcej, na miejscu kolizji została zgubiona tablica rejestracyjna samochodu. Jak się okazało, 26-latek miał w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Na następną ofiarę pijackiej fantazji rodem z horroru nie trzeba było długo czekać. W niedzielę wieczorem 48-letni mężczyzna siedzący za kierownicą Volkswagena Polo na ulicy Dwernickiego doprowadził do kolizji z Passatem. Już na Noniewicza policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Jak się okazało, wiek w tym przypadku nie szedł w parze z mądrością i dojrzałością. Kierowca Polo wydmuchał ponad 3 promile, ale na tym nie koniec. Okazało się bowiem, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Obaj panowie jeżdżący na podwójnym gazie staną jeszcze przed sądem. Ten ma spory wachlarz kar, od grzywny poprzez ograniczenie wolności aż do bezwzględnego pozbawienia wolności na okres nawet 2 lat. Kara zdaje się być dotkliwa, ale jak widać nie odstrasza. Suwalska policja tygodniowo zatrzymuje po kilku nietrzeźwych kierowców. Cały czas prowadzimy działania pod tym kątem, ponieważ no, jest to każdy potencjalny nietrzeźwy kierujący, tak naprawdę jest to zagrożenie dla zdrowia i życia także innych uczestników ruchu, dlatego też ciągle ponawiamy nasze apele, żeby zwracać uwagę na tych kierujących, żeby też nie zostawiać tego tylko dla własnej wiadomości. Jeżeli uczestniczymy w jakimś spotkaniu towarzyskim, gdzie chociażby jest alkohol, to też żeby dbać o to, żeby jeżeli ktoś już wypił ten alkohol, wrócił do domu taksówką, bądź żeby odwiózł go nietrzeźwy kierowca, a nie przyzwalać, przymykać oko na to, żeby wsiadał za kierownicę.